A w dzisiejszym odcinku zobaczymy, co mieści się w skrzynce. Pamiętajcie o naszym blogu na omnitron.pl, o naszym sklepie, naszych mediach społecznościowych. Pamiętajcie o subskrypcji, co jest dla nas bardzo ważne. I zaczynamy. No i patrzymy, co może się w takiej skrzynce zmieścić. To są rzeczy wykopkowe. Zrobimy sobie krótki i szybki przegląd. Proszę bardzo, łopata już wypada. To jest łopata, którą ukraińskie dzieci ogięły, kopiąc drzewko. Te wszystkie na bajerze łopaty ze stali nierdzewnej są jednak miękkie. Lepsze jest stal węgrowa, sprężynowa. Proszę bardzo, jedziemy dalej. Zapasowy pinpointer, zapasowa bateria, pokrowiec do statywu. Co jeszcze mieści się w skrzynce? Buty. Najtańsze buty z Decathlonu, które mam już z 5 albo 6 lat. Nieprzemakalne. Myślę, że to rewelacja. Trochę się już starły, ale na pewien czas starczyły. Lecimy dalej. Patrzymy, co jest dalej. No dobrze, co my mamy tutaj dalej? Szczotka ryżowa. Szczotka ryżowa jest świetna do czyszczenia błota i innych pierdół. Przydaje się bardzo. Spodnie do ASG z gumowym paskiem, żeby nie spadały z tyłka, z ochraniaczami na kolana, własnoręcznie zaszyte, tak jak uczono w PRL-u, zacerowane, jeszcze igłę i nitkę człowiek umie obsługiwać, myślę, że młodzi ludzie już nie bardzo. Co tam mamy jeszcze? Zobaczmy, co mamy jeszcze. Rękawiczki. To jest nieistotne. Bluza Helikona na zimniejsze dni. To jest ważna rzecz. Studputy na nogi, ochraniacze, na buty. Dzięki temu kleszcze i różne śmieci nie wchodzą nam, nie wsypują się do butów. To jest fajna sprawa. Szelki belgijskie z Demobilu za 5 zł, żeby spodnie nam z tyłka nie spadały. Niestety ktoś świerci obok. Takie są uroki życia w mieście. Szelki do noszenia wykrywacza, odciążenia wykrywacza. Kurtka bawełniana. Bluza przeciwkleszczowa, komarowa i tak dalej. Może przeciw bardziej kleszczowa, taka przylegająca do ciała, żeby robaki nie wchodziły. Co mamy jeszcze? Kapelusz z moskitierą. Kapelusz z moskitierą. Mamy w środku moskitierę, którą nie będę wyjmował, którą możemy przełożyć, żeby nas robaki nie oblazły po twarzy. Co mamy jeszcze? Noże łopatka. Noże łopatka. Noże łopatka nie używam. To nie jest jedyna noże łopatka. Proszę bardzo, to tłumaczyć nie trzeba. Zapasowa łopata. Zapasowa łopata ze stali węglowej, sprężystej. Jakaś najtańsza, krótka, dobra rzecz. Nie jest lekka. Gumowe rękawice. Proszę bardzo, o. Znalazła się butelka wody jakaś zabytkowa. Nawet nie wiedziałem, że mam. No i teraz najlepsze fanty. Najlepsze fanty. Co to jest? To są bilety Polskiego Banku Narodowego, a tak naprawdę tak zwany załącznik, jeśli chcemy zdobyć jakieś pozwolenie. Nie piszemy pisma do WKZ-u, używamy załącznika. To jest pewniejsze niż pismo do WKZ-u, bo w 99% daje gwarancję sukcesu. I jak wiadomo, są różne gusta i różne załączniki. Tu mamy inny załącznik dla bardziej wymagającego klienta. Oj, wywraca się, zaraz będzie nieszczęście. A to już jest dla bardzo wymagającego klienta załącznik. Także to wszystko dobieramy pod preferencje, nie ma jednolitych tutaj rzeczy. Noże łopatka profesjonalna. Predator Tools amerykańska do wycinania trawy. Nawet nie wiem sam, co mam, posłuchajcie. Tu jest kombinezon specnazu, a bardziej kombinezon do pracy w tajdze przeciwkleszczowy, który z filmów kiedyś pokazywałem. To jest do wchodzenia w straszne chaszcze. Ma też moskitierę, ma specjalne pułapki na kleszcze. To działa na pewno dobrze. Spray do zaznaczania miejscówki. Odstraszacz na kleszcze, nie wiadomo, czy działa. Czapka zapasowa. Kamizelki z napisem oczyszczanie.
polecam, też się przydają. Co mamy tutaj? Tu mamy zasobnik z pinpointerem, z torebką na żelazo, na znajdki do czyszczenia, na moczenia, łopatka, pinpointer. To też znacie z moich filmów. Preparat na kleszcze, żeby opryskiwać stud puty spodnie. Torebki zapasowe na śmieci, to też warto o tym pamiętać. Pasek, którego nie używam, to dla Pragusa pójdzie. Krem przeciwsłoneczny, też na kleszcze jakiś preparat. Dwa średniowieczne gwoździe, niezabytkowe bynajmniej. Proszę się nie martwić. Korek od pinpointera do zaznaczenia sygnału. Jak widzicie, masaż pejów, każdy sobie dobiera taki zestaw, jaki lubi. Napiszcie w filmie, co wy zabieracie ze sobą. Czasami wystarczy mała reklamówka. Ja lubię mieć wszystko przy sobie, zawsze jestem gotowy na wszystkie scenariusze. Brakuje mi jakiegoś ubrania, nie muszę jechać do domu, nie muszę kombinować, nie marznę, wyjmuję, mam. Taki jest cel. Teraz za karę, za to, że sobie musiałem to wszystko wypakować i wam pokazać, muszę wziąć odkurzacz i przedłużać i tą po prostu skrzynkę posprzątać. Piszcie pod filmem, subskrybujcie ten kanał, lajkujcie, publikujcie go w różnych mediach, żebyśmy mieli jak największą oglądalność i do usłyszenia. Miłego dnia i wszystkiego dobrego wam życzę.